Jak ksiądz Sebastian powiedział, chcemy rozpocząć to bezpośrednie przygotowanie i za chwileczkę już świętowanie Triduum Paschy. Przez te ostatnie dni z różnego punktu widzenia, z różnego aspektu próbowaliśmy zatrzymywać się nad treściami wokół tego wydarzenia najświętszego. Dzisiaj warto króciutko jeszcze wprowadzić takiej duchowej strony, już czysto potem praktycznej, dotyczącej pierwszego aktu, pierwszego kroku Paschy Chrystusa, czyli mszy Wieczerzy Pańskiej. Pamiętamy, że w sobotę przed Niedzielą Palmową czytaliśmy o tym, jak faryzeusze, uczeni w prawie, podjęli decyzję. Przywódcy narodu izraelskiego za proroctwem Kajfasza stwierdzili, że lepiej, jeżeli jeden człowiek umrze za naród, niż cały naród miałby zginąć. Oni po prostu podjęli decyzję, że trzeba go po prostu zabić. Od Niedzieli Palmowej do wczoraj liturgia słowa cały czas pokazywała, że tym zasadniczym motywem jest sprawa wyboru, sprawa decyzji, opowiedzenia się po którejś ze stron, albo za Jezusem, albo przeciw Niemu. Widzimy faryzeuszy gotowych dać pieniądze na to, żeby ktoś wydał, Judasz, który podejmuje taką decyzję, apostołowie, którzy gdzieś tam zostają przy Jezusie, nie do końca będąc jeszcze chyba przekonani i świadomi z tego, co się dzieje. Tutaj w tym gronie apostolskim też dokonuje się oczyszczenie, bo Judasz coraz bardziej jakby zdąża w tę stronę, mając swoje plany wobec zamysłów Pana Boga, nie za bardzo słuchając Jezusa i próbując się jakby zgodzić na to, co mówi mistrz. Tam, gdzie Bóg wkracza w życie konkretnej społeczności, tam nieuchronny jest konflikt świadków prawdziwego Boga z czcicielami różnych bóstw. Tak zawsze było, jest i będzie. Kiedy patrzymy na ostatnie dziesięciolecia, chociażby w Polsce, kiedy te teksty powstawały, kiedy ksiądz Lachnicki, sługa Boży, ksiądz Danielski, ksiądz Hartlib podejmowali refleksję nad tymi treściami Triduum Paschalnego, był kontekst jeszcze Związku Radzieckiego, krajów demokracji ludowej, Polski, która była PRL-em w tamtym czasie. Inny był, można powiedzieć, obraz tego narastającego konfliktu między sługami Boga, godzi się słuchać bardziej Boga niż człowieka, a tymi, którzy chociaż deklarowali bardzo często, że oni gdzieś tam są chrześcijanami, żyli zupełnie jakby z boku. Nie inaczej, troszeczkę inny kształt, ale dokładnie ten sam konflikt ujawnia się przez ostatnie 30 lat życia w nowej, trudnej wolności w Polsce. Nie inaczej będzie po epidemii koronawirusa, po pandemii. Zawsze tak będzie. Tam, gdzie Bóg jest obecny, tam niestety dochodzi do pewnej konfrontacji, do pewnego konfliktu. To też jest jakieś kryterium żywotności Kościoła w konkretnym społeczeństwie, w konkretnym środowisku. Wierność Słowu Bożemu to jest równoznaczne z byciem znakiem sprzeciwu. Te teksty, które czytaliśmy w ostatnich tygodniach, mówiące o tym, chodźcie, wypróbujmy sprawiedliwego, one dokładnie nam jakby o tym mówią, to nam przypominają. Jedyna płaszczyzna, na której my możemy jako chrześcijanie zwyciężyć, to jest płaszczyzna nadprzyrodzona tajemnicy paschalnej w jej ostatecznym rozrachunku. Co to znaczy? To znaczy, że chrześcijanie zawsze będą solą w oku tego świata. Jest iluzją myśleć, że wszyscy ludzie pokochają Jezusa, że wszyscy będą dla siebie dobrzy tutaj w doczesności, że zniknie spośród nas to wszystko, co niszczy, czyli gniew, zazdrość, głupota, fake newsy i cała ta reszta egoizmu i grzechu poszczególnych ludzi. Zadaniem dla nas, chrześcijan, jest, abyśmy pomimo tego wszystkiego, takiego stylu życia w dzisiejszej chociażby społeczności, odtworzyli postawę Jezusa wobec sił ciemności, bo tylko wtedy tak naprawdę możemy zwyciężyć. W tych dniach chcemy się szczególnie przypatrywać Jezusowi, Jego postawie, jak On zachowywał się wobec świata, który był przeciwko Niemu, przeciwko temu, który objawił miłość Ojca, przeciwko Bogu. Przygotowuje się Pascha Chrystusa. Chrystus chce zebrać wokół siebie swoich przyjaciół. Mówi, już was nie nazywam sługami, ale przyjaciółmi. Sługa nie wie, co czyni jego Pan, wy już wiecie. Jeżeli Jezus nie nazywa nas sługami, to znaczy, że nazywa nas ludźmi wolnymi. To nawiązuje do sytuacji spod Synaju, kiedy Bóg
wyprowadził pod przewodem Mojżesza lud z Egiptu, to już jako wyzwolonych pod Synajem uczynił ludem, tam zawarł z nimi przymierze. Czyli tak naprawdę w przymierze mogą wejść tylko ludzie wolni. Jeżeli Jezus mówi, nie nazywam was sługami, to chcę powiedzieć, to już nie tylko, że nie jesteście wyzwoleńcami, którzy byli niewolnikami, ale nazywam was przyjaciółmi, to pokazuje właściwy wymiar pragnień, jakie on ma wobec każdej i każdego z nas. Jako nowy lud zasiadamy razem z Jezusem do tej uczty paschalnej. Apostołowie w ten sposób rozpoczęli ten cały proces, który trwa nieprzerwanie do dzisiaj i jak ufamy będzie trwał do skończenia świata. Kiedy Jezus zasiada z apostołami do stołu, to dokonuje swoistej zamiany sensu tej uroczystości. Warto sobie uświadomić, że Jezus ucztę paschalną z uczniami przeżywał dzień wcześniej. Mówimy, antycypował, uprzedzająco ją przeżywał. Normalnie Pascha z piątku na sobotę, bo tak naprawdę szabat, sabata to jest sobota. W związku z tym Pascha była z piątku na sobotę przeżywana. Natomiast Jezus mówi do swoich uczniów, gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami. Dlatego dzień wcześniej, a właściwie wieczór wcześniej, dobę wcześniej, rozpoczyna to paschalne świętowanie wspominające w swoim historycznym wydarzeniu tamto wyzwolenie z Egiptu, tą Paschę, która staje się figurą. W tej ostatniej wieczerzy, pierwszej Eucharystii, Jezus wypełnia sens tamtej uczty paschalnej. On już nie tyle chce wspominać historię, ale mówi, oto to jest ten dzień, tu i teraz, dla którego przyszedłem, aby spełnić wolę Ojca, aby objawić światu Jego miłość. Czyli rozpoczyna się uobecnienie zapowiadanej tajemnicy, spełnia się obietnica Ojca. To jest największy sens tej nowej uczty paschalnej, gdzie Jezus wydaje się na zabicie jak baranek. I wobec takiego wydarzenia musi się dokonać swoista selekcja. Chrystus prowadzi do tego, żeby ujawnić to, co się kryje głęboko w sercu człowieka. Musi się objawić prawda. Nie można zasiąść do stołu przymierza w kłamstwie. I stąd to swoiste ponaglenie, o którym słyszeliśmy wczoraj do Judasza, czyń prędko, co masz czynić. I tutaj dokonuje się decyzja i zdrada Judasza, tutaj dokonuje się faktyczne wyjście od stołu po to, żeby stanąć i za jakiś czas wydać Jezusa tym, którzy na Niego czyhają. W każdym społeczeństwie od tamtych czasów i od tamtych wydarzeń zawsze się tak działo i tak się dzieje i będzie się działo. Tam, gdzie powstają nowe wspólnoty uczniów Chrystusa, tam zawsze musi się dokonać jakaś decyzja, jakiś wybór. Tam się musi dokonać taki proces, który możemy nazwać procesem ujawnienia, zdemaskowania Judasza. Iluż to ludzi, nawet patrząc na najnowszą historię, w której żyjemy, miało w ustach pełno słowa Jezus, a czynili rzeczy, które w świetle Bożego prawa tak naprawdę wołały o pomstę do nieba. Ale zastanówmy się szczerze też, ile razy my czynimy to samo, przekraczając granice miłości, na których straży stoją Boże przykazania, kiedy grzeszymy. Stąd te ostatnie dni Triduum Paschy są dniami pojednania z Bogiem i z ludźmi, aby zasiąść do tej uczty z Jezusem jako przyjaciele. Stąd właśnie to, co wcześniej próbowałem pokazać, od Niedzieli Palmowej do Wielkiego Czwartku, to ten czas, kiedy szczególnie jakoś jesteśmy zaproszeni, żeby ci, którzy jeszcze nie zdążyli wcześniej pojednać się z Bogiem, bądź to przez sakrament pokuty pojednania, bądź tak jak teraz w tym roku nam to przyszło przez ten duchowy wymiar żalu z miłości do Boga, tego żalu prawdziwego. Te ostatnie dni wprowadzają nas w liturgię, właściwie rozpoczynają się od liturgii Niedzieli Palmowej. Warto się chwileczkę zatrzymać. Pamiętamy, w normalnym układzie jest tak, że gromadzimy się gdzieś w przedsionku kościoła albo w kościele stacyjnym, albo przed kościołem. Tam następuje poświęcenie palm, odczytanie Ewangelii, jak Jezus wjeżdża do Jerozolimy, gdzie ludzie
wołają Hosanna synowi Dawidowemu. I można powiedzieć, to jest swoiste preludium do Triduum Paschy, swoiste święto Kościoła pielgrzymującego. To jeden z takich obrazów Kościoła. Lud, który wraca do domu Ojca, który pielgrzymuje do ziemi obiecanej, do tej wiecznej. Przed Soborem Watykańskim II to był dominujący obraz, na którym próbowano pokazać strukturę, całą naturę Kościoła. Podczas Soboru pokazano wiele innych obrazów i wyłonił się troszeczkę inny obraz koinonii, ale to przy innej okazji będzie czas o tym powiedzieć. W każdym razie ta procesja, która wprowadza nas do Kościoła w Niedzielę Palmową, gdzie idziemy zawsze za krzyżem, z palmami w dłoniach, ona tak naprawdę symbolicznie pokazuje, że Kościół zawsze zdąża za Jezusem, znak krzyża, i po to, żeby osiągnąć chwałę i palmę zwycięstwa, to znak tych gałązek, które zwykle trzymamy. Z tej procesji w Niedzielę Palmową pobożność chrześcijańska wyprowadziła nabożeństwo Drogi Krzyżowej, dlatego zawsze w porządnej Drodze Krzyżowej na początku idzie krzyż. Kiedy przychodzimy do tajemnicy czwartku, dopełnia się już czas postu i zaczyna się czas wprowadzenia w świętowanie. Jeszcze zanim rozpocznie się Triduum Paschalne, Wielki Czwartek w kościołach katedralnych następuje tak zwana msza święta krzyżma. To jest msza, gdzie biskup, głowa kościoła lokalnego, diecezjalnego, wraz ze zgromadzonym prezbiterium sprawuje Eucharystię. W tym roku to będzie inny termin. Dzisiaj w katedrze nie było tej mszy. Zresztą zawsze tak jest, że można w tę mszę sprawować w innym dniu. Tak się dzieje w wielu miejscach, gdzie jest mało księży. Wtedy w innym dniu wcześniej jest okazja się spotkać, a w już Wielki Czwartek rozpoczyna się mszą Wieczerzy Pańskiej Triduum w parafiach. Pierwszym znakiem wskazującym na źródło życia sakramentalnego w Kościele to jest właśnie ta msza krzyżma. Biskup, jako następca apostołów, jest ojcem życia sakramentalnego. Tym, który jako pierwszy ma prawo we wszystkich sakramentach to życie sprawować. To się dzieje na mocy tak zwanej sukcesji apostolskiej, czyli znaku łączności z całym Kościołem powszechnym i z papieżem, następcą świętego Piotra. Sukcesja apostolska to znaczy, że każdy z biskupów w Kościele jest w stanie wykazać wstecz, jakby sięgając do biskupów, którzy na niego nakładali ręce i wstecz, że źródło tego nałożenia rąk znajduje się u jednego z apostołów, że każdy z biskupów jest następcą jednego z apostołów. I to jest jedność też Kościoła, ten taki bardzo wymierny znak. Ta msza święta jest koncelebrowana, to znaczy jest wielu kapłanów przy jednym ołtarzu, jest jedna msza. To tak nawiasem mówiąc, kiedyś było, że księża sprawowali każdy osobną mszę, że właściwie tak naprawdę koncelebra była tylko często raz w roku, właśnie w Wielki Czwartek, a tak każdy osobno. Z tego poszedł taki skrót myślowy, że to jest moja msza. I dzisiaj też czasami jeszcze ludzie, prosząc o to, żeby odprawili mszę w jakiejś intencji, nie chcą, żeby była też druga intencja, bo nie chcą mieć sami mszę, takiego sprywatyzowanego Pana Jezusa. To jest nie do pomyślenia, kiedy patrzymy na źródło sakramentalne i jedności Kościoła i na koncelebrę biskupa i całego prezbiterium Wielki Czwartek. Ta msza święta to jest też taki czas, kiedy biskup zaprasza wszystkich kapłanów. U nas w diecezji jest tak, jak będziecie mieli kiedyś w normalnym czasie, w przyszłości okazję, zapraszamy do katedry, zwykle o 10:00 Wielki Czwartek. Gromadzi się bardzo duże grono kapłanów. Większość tych księży jest, większość stanowi w całej katedrze grono kapłańskie. Patrząc w proporcjach, to rzeczywiście może jakieś 10% później pozostałych to są świeccy. I tam rzeczywiście świętujemy te tajemnice, w której odnawiamy nasze przyrzeczenia, celibatu, posłuszeństwa biskupowi. Biskup też nas prosił o modlitwę, też jest takim wzajemnym wymiarem spotkania ojca diecezji z tymi, którzy są jego najbliższymi braćmi, współpracownikami. Oprócz tego w tej mszy krzyżma świętego, tak się nazywa, są święcone oleje. Te oleje, które służą życiu sakramentalnemu w Kościele, czyli to jest olej krzyżma, który jest używany przy udzieleniu sakramentu chrztu, bierzmowania, święceń, olej namaszczenia chorych,
myślę, że jednoznacznie go kojarzymy. Jest też poświęcany w niewielkiej ilości olej katechumenów. To dlatego, że rzeczywiście to grono przygotowujących się do chrztu dorosłych jest stosunkowo nikłe. Aczkolwiek życie pokazuje, że z roku na rok coraz większe także w naszej ojczyźnie. Te oleje, które są poświęcone podczas mszy krzyżma, zostają przez księży dziekanów rozwiezione do dekanatów, a stamtąd przez proboszczów albo osoby wyznaczone rozprowadzone po całych, do każdej parafii, w całej diecezji. Tak jest w całym kościele. Z tego źródła można powiedzieć, gdzie biskup i zgromadzony wokół niego lud, biskup i prezbiterium, zgromadzony lud sprawujący Eucharystię, to są te trzy rzeczy, gdzie jest Kościół. Pamiętamy, święty Augustyn mówi, tam gdzie jest biskup, zgromadzony lud sprawujący, biskup sprawujący Eucharystię i zgromadzony lud, tam jest Kościół. Tak z tego znaku, początku można powiedzieć święta diecezjalnego, kościoła lokalnego, ten znak przychodzi w poszczególne parafie. Z tego źródła my będziemy czerpali przez cały kolejny rok. To jest wydarzenie, można powiedzieć, właśnie świętowaniem kościoła diecezjalnego. Później, właściwie po południu albo wieczorem, po wszystkich przygotowaniach, rozpoczyna się msza Wieczerzy Pańskiej. Ta msza jest pierwszym krokiem Paschy Chrystusa. To jest sam początek. Można powiedzieć, że to jest początek święto kościoła parafialnego, tej wspólnoty. Jest dopuszczona w kościołach parafialnych też msza wcześniejsza. Na zasadzie takiej, że jest ona z udziałem osób starszych, z udziałem dzieci. Akurat w naszej parafii taki zwyczaj od wielu, wielu lat jest praktykowany. W tym roku nie, ale zazwyczaj tak to było. A później, no to jest zwykła, jeśli tak można powiedzieć, w znaku Eucharystia. Natomiast msza Wieczerzy Pańskiej staje się bardziej bogatą liturgią. Jest wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju. Ona staje się początkiem Triduum Paschy. Ta ostatnia wieczerza i pierwsza msza święta, tamten bezkrwawy znak i zapowiedź ofiary Jezusa na drzewie krzyża jest dzisiaj sprawowana i uobecniana na wszystkich ołtarzach świata. Wieczerza i dzisiejsza Eucharystia, w środku to wydarzenie paschalne, przejścia ze śmierci do życia Jezusa. To jest jakby sens Paschy, sens tych świętych dni. Msza Święta Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się przy pustym tabernakulum. Jak popatrzymy, my też dzisiaj mamy otwarte puste tabernakulum, żeby znowuż uświadomić, że z tego źródła tutaj w parafii, z pierwszego kroku Paschy rozpoczyna się życie sakramentalne, życie łaski, życie w duchu, życie nowe, które przynosi nam Pan Jezus. To jest początek sprawowania sakramentów we wspólnocie parafialnej w tym rocznym cyklu. Dlatego to wydarzenie nazywamy, czy możemy je nazwać, świętem kościoła parafialnego. Liturgia w tym dniu koncentruje się wokół znaku stołu. Centralny znak stołu, od świętnie przygotowanego, przykrytego białym obrusem. Na tym stole za chwilę jeden chleb, jeden kielich. Jeden chleb, śpiewamy, że z wielu ziaren się rodzi. Chcemy jakby wnieść okruchy naszego życia i zobaczyć je na ołtarzu. Zobaczyć w tych okruchach chleba całe nasze życie, które tutaj się dokonuje jako znak powszedności tego, co jest codzienne w naszym życiu. Ten znak naszych starań, naszych miłowań, bądź dobry jak chleb, mówi święty brat Albert, to jest to, co jest jakby tym znakiem, który mówi o miłości. Chleb właśnie, żeby każdy mógł podejść, ukroić sobie albo odłamać kawałek chleba, żebyśmy byli takim pszennym chlebem, dobrym chlebem dla drugiego człowieka. Drugi znak na ołtarzu to znak kielicha. Kielich to z jednej strony znak dziękczynienia za wyzwolenie. Izraelici podczas Paschy zawsze spożywają kielich i podnoszą właśnie ten znak dziękczynienia za to, że są ludźmi wolnymi, że zostali wyprowadzeni z tamtej niewoli. My dzisiaj chcemy z taką świadomością już, że zostaliśmy przez Chrystusa nabyci drogocenną krwią, wyzwoleni, dziękować Panu Bogu, ale jednocześnie ten kielich to jest znak losu człowieczego. Mówimy czasami kielich goryczy, to jutro będzie bardziej jeszcze widoczne.
Tak, chcemy w tym zobaczyć, że w tych kroplach jest i ogrójec, jak i gęste krople krwi, tam jest ta krew spływająca, tam jest nasz pot, tam jest to wszystko, co jest trudem naszego życia. Miłość i trud, to co jest wartością, to jest na ołtarzu, to jest Bóg, to jest Jezus, Boży Baranek, który oddaje się tak naprawdę za nas. To jest znak ustanowienia Eucharystii jako ofiary nowego przymierza. To jest pierwszy dominujący motyw w liturgii Wielkiego Czwartku. Ustanowienie ofiary nowego przymierza. Dlatego ten stół jest równocześnie stołem ofiarnym. Jutro to jeszcze bardziej zobaczymy w kontekście tego związku krzyża i ołtarza. Uczta ofiarna. Dzisiaj akcentowany jest Wielki Czwartek stół. W lekcji Bożego Słowa kluczowy staje się symbol baranka i pojęcie Paschy. Wielki Czwartek w pierwszym czytaniu czytamy z Księgi Wyjścia, jak to Izraelici zabili w Egipcie baranka. Krwią skropili odrzwia i w ten sposób Bóg ich wyzwolił, obronił przed aniołem śmierci, a potem wyprowadził z Egiptu. Dla nich tamta krew stała się ocaleniem. My dzisiaj, kiedy zasiadamy do tej wieczerzy, mamy świadomość, że tutaj krew Chrystusa staje się źródłem oczyszczenia z grzechów. W Jego ranach jest nasze zdrowie. Jutro jeszcze bardziej sobie o tym dopowiemy. Zatem można powiedzieć, dzieje się to, co zapowiedział święty Jan u progu publicznej działalności Jezusa. Kiedy w wodach Jordanu Jezus, namaszczony Duchem Świętym, wychodzi, to Jan mówi o Jezusie do swoich uczniów. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. I cała misja Jezusa w Duchu Świętym jest misją: nawracajcie się i wierzcie w Królestwo Boże, wierzcie w tego, który wam Ojca pokazuje. To jest klucz jakby. Dzisiaj Jezus pokazuje, że cała Jego misja tak naprawdę jest po to, żeby zgładzić ludzkie grzechy, że Jezus nie jest instytucją charytatywną, że Bóg nie posyła Jezusa jako tego, który będzie dżinem załatwiającym nasze potrzeby, zaspokajającym nasze oczekiwania, ale że tak naprawdę Jezus przychodzi po to, aby pojednać świat z Bogiem, że to, co się dzieje w tym wymiarze Paschy, ma wymiar kosmiczny, że chodzi o przywrócenie tego pierwotnego ładu, gdzie wszystko, co Bóg stworzył, było dobre, a człowiek bardzo dobry. Zatem dziś chleb i wino to ciało i krew tego baranka, który gładzi grzechy świata. Drugim motywem mszy Wieczerzy Pańskiej, tego pierwszego kroku Paschy Chrystusa, to jest miłość. To chodzi o wewnętrzną postawę Jezusa. Jezus nie staje się kimś, kto chce cierpieć, bo chce cierpieć. Nie podchodzi do zadania jako celu swojego, ale tak naprawdę czyni to wszystko z miłości. Do końca ich umiłował. To znamy z Jego wypowiedzi. Chcemy rzeczywiście zobaczyć miłość Jezusa, która Go popchnęła na krzyż. Znak tej miłości w liturgii Wielkiego Czwartku, dzisiaj niestety będziemy go pozbawieni, to jest znak tak zwanego obrzędu mandatum. Mandatum po łacinie znaczy przykazanie. To jest ten moment, kiedy, tak zawsze było w katedrach, można też było w kościołach parafialnych robić, myśmy to praktykowali tutaj, po lekcji Bożego Słowa, po homilii, po wyjaśnieniu właśnie tych treści, 12 mężczyzn zasiadało, a przewodniczący zgromadzenia zdejmował szaty i tak jak Jezus w Wieczerniku obmywał swoim uczniom nogi, tak oto tutaj w tym znaku czynił wobec tych, którzy zostali do tego zaproszeni. Zwróćcie uwagę, 12. Obmył też nogi Judasza. Wczoraj ksiądz Karol o tym mówił, że wiedząc, że Judasz zdradzi, cały czas jednak mówi: ja cię nie odrzucam. Traktuję go na równi z tymi, którzy pozostają w Wieczerniku. To ważne, myślę, że dla nas, bo czasami nam się wydaje, że niegodni jesteśmy, żeby przyjść do Jezusa. On mówi nam, że Ojciec ma zawsze otwarte serce. Papież Franciszek nam przypomina, nigdy nie nuży się przebaczaniem. To jest ten Bóg. Chrystus, który pochyla się do stóp uczniów i myje im nogi, to jest znak owego doulos,
tego, który był na równi z Bogiem, chociaż tak był, nie skorzystał z tej sposobności, ale uniżył się, stawszy się posłusznym aż do śmierci krzyżowej, przyjąwszy postać niewolnika, tego dulos, tego, który jest najbardziej uniżony, czyli najniższy w hierarchii, po to, żeby wykonywać najbardziej, można powiedzieć, prymitywne polecenia, czyli podawać wodę do obmycia rąk, nóg, kiedy ktoś wracał z dworu, zasiadał do uczty. Jezus taką postawę przyjmuje. Pamiętamy z tej ostatniej wieczerzy, mówi, skoro mnie, którego nazywacie Panem i Mistrzem, jeśli ja wam to uczyniłem, to kim wy powinniście być dla samego siebie? Znakiem tego jest ofiara, którą składamy wtedy na dzieła charytatywne, na pomoc ubogim, potrzebującym. Wielki Czwartek to jest ten główny motyw. I także znakiem jest agapa. Tutaj w parafii mieliśmy taki zwyczaj, w wielu innych parafiach też tak jest, że wcześniej przygotowane chleby wnosiliśmy w procesji darów. Nie tylko te, które zwykle wnosimy, chleb, wino, wodę, ale też przynosiliśmy kosze z chlebem po to, żeby przy ołtarzu później pobłogosławione zostały zabrane po liturgii do naszych domów, żeby dopełnić tego znaku miłości w agapie, w uczcie miłości, tak ją nazywano właśnie w naszych rodzinnych domach przy rodzinnym stole. Ta miłość, która płynie od Jezusa, ten Jego wewnętrzny wymiar nastawienia, postawy serca, umysłu, my stąd chcemy zaczerpnąć po to, żeby najpierw wobec tych najbliższych to okazać, a później wobec każdego człowieka, którego spotykamy na naszej drodze. W praktyce dzisiejszego dnia i tych dni, które nas czekają, warto zwrócić uwagę jeszcze na kilka takich drobnostek. Po pierwsze, warto sobie uświadomić, że te trzy wydarzenia, msza Wieczerzy Pańskiej, liturgia Męki Pańskiej i Wigilia Paschalna, są oparte o schemat Eucharystii. Żebyśmy się czuli bezpiecznie, warto mieć świadomość, tak jak msza święta biegnie, tak samo każda z tych wielkich celebracji będzie na tym schemacie oparta, ubogacona o pewne znaki. Dzisiaj nie będzie za bardzo ubogacona, dlatego że praktycznie rzecz biorąc, no właśnie, nie będzie owego mandatum, nie będzie procesji z chlebem. Nie będzie też tego, co jest wydarzeniem, które zwykle było ostatnim akordem tej uroczystości, które rozpoczynało, można powiedzieć, bo może inaczej powiem. Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna drogę paschalną Chrystusa, ale ona się nie kończy. My doskonale wiemy, że na zakończenie mszy świętej jest błogosławieństwo i rozesłanie. Idźcie w pokoju Chrystusa. Kiedyś jeszcze mówiono, idźcie, jesteście posłani. Czasami mówiono, idźcie, ofiara skończona. Czasami ktoś się pomylił, mówił, idźcie, ofiary skończone, ale to już takie różne modyfikacje. Natomiast dzisiaj mamy świadomość, że z Eucharystii jesteśmy rozesłani, żeby czynić miłość. Msza Wieczerzy Pańskiej nie kończy się błogosławieństwem. Nie ma rozesłania. W normalnym układzie jest tak, to zwłaszcza w tradycji polskiej, my zanosimy Najświętszy Sakrament zakonsekrowany podczas tej mszy Wieczerzy Pańskiej w tak zwanej ciemnicy. W krajach anglosaskich nazywają to Getsemani. I tam towarzyszymy, adorujemy Jezusa w tych najważniejszych wydarzeniach. W tym roku nie zaniesiemy Jezusa do ciemnicy, bo nie przygotowaliśmy takiego miejsca plastycznie, zewnętrznie udekorowanego. Nie będzie też Bożego Grobu w tym roku. Ale zaniesiemy w tym roku Pana Jezusa do tabernakulum. I powiem, to jest może szczęśliwe akurat wydarzenie, dlatego że tak naprawdę towarzyszenie Jezusowi w tych najważniejszych wydarzeniach i ta świadomość, że Jezus jest z nami cały czas, ona się dokonuje przy tym czerwonym światełku i tej świadomości, że Jezus jest tu. Jeden z liturgistów czasu Soboru Watykańskiego II, ksiądz profesor Wacław Szenk, mówił, że tabernakulum to jest sakrament modlącego się Jezusa. Że w tabernakulum jest sakrament modlącego się Jezusa. Tabernakulum to słowo łacińskie, po polsku byśmy powiedzieli namiot. Tutaj możemy nawiązać, myślę, do tego namiotu spotkania, który Izraelici rozbijali poza obozem i tam kładli Arkę Przymierza. Tam Mojżesz rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz, jak z przyjacielem. Nasz namiot spotkania, nasza osobista modlitwa
najlepiej jak się dokonuje właśnie w takim kontakcie. Dzisiaj nie będziemy przynosili Pana Jezusa do dziedzińca, zaniesiemy Go do tabernakulum tak jak zwykle po Komunii Świętej, odśpiewamy uroczyście hymn z tymi zwrotkami przed tak wielkim sakramentem. Tak jak mówiliśmy, to jest też moment, w którym możemy zyskać odpust zupełny. Właściwie po zakończeniu po zakończeniu tego śpiewu, po chwili adoracji, posługujący przy ołtarzu wyjdą, kapłani opuszczą miejsce, natomiast obnaża się wtedy ołtarz. O tym może powiem więcej, bo już powolutku kończy się czas, powiem jutro albo w sobotę. Natomiast tak naprawdę chodzi o to, że dzisiaj ten ołtarz jest przygotowany. Po tej uroczystości zostanie obnażony, dlatego że inny będzie znak centrum, ale o tym myślę, że więcej będę miał okazję powiedzieć jutro. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam. Jutro o 9 rano, może jeszcze dzisiaj powiem, dzisiaj po mszy świętej, przy Wieczerzy Pańskiej, o godzinie 20:30, tak jak zwykle, kiedy modlimy się różaniec, chcemy dzisiaj się również pomodlić. Zapraszamy na Facebooka, tam będziemy znowuż transmitowali tę naszą modlitwę, zapraszamy do niej. I tam też zostaniemy w takiej możliwości adoracji do północy, tak jak wpatrujemy się w tabernakulum, w monstrancję, można powiedzieć, w ten znak Pana Jezusa, tak przez krzyż patrząc na Najświętszy Sakrament będziemy dzisiaj mieli okazję do północy, jeśli ktoś chce z nami adorować, to tego czasu na pewno będziemy w kaplicy, tam ktoś zawsze będzie z nas obecny. Jutro bardzo serdecznie zapraszam do transmisji przez Facebooka na godzinę 9:00. Tam liturgia godzin, godzina czytań i jucznia z tymi wstrząsającymi tekstami, które zdumiewająco precyzyjnie opisują to, co się stało z Jezusem. Zachęcam, żeby w tym wziąć udział. A później o 17:15, tak jak dzisiaj, chyba że znowuż z poślizgiem, aczkolwiek wydaje nam się, że uda nam się pokonać te różnego rodzaju trudności, rozpoczniemy wprowadzenie do liturgii Wielkiego Męki Pańskiej i później o 18:00 ta liturgia.